kochani, tu Santitis, moje robaczki kochane. Słuchajcie, dzisiaj mamy w sumie piątek. Ja musiałam troszeczkę dojść do siebie po Wrocławiu. Wróciliśmy w sumie w poniedziałek nad ranem. Przygody oczywiście były później, to na pewno zobaczycie. Ale nie nakręciłam wam jednego, że nas zgarnęli za granicą, trzepali nas, dosłownie wszystko. No, także przygoda życia, tyle lat co jeżdżę autem, ani razu nie zostałam zatrzymana. No, aż w końcu pech musiał być. I zatrzymali nas wtedy, kiedy nam się spieszyło. W ogóle pytania zadawali takie, co my robiliśmy we Wrocławiu. W ogóle, dlaczego w nocy jedziemy? No takie pytania naprawdę, ciekawe. No dobra, kochani, no chciałabym w sumie wam tak przypomnieć o tym rozdaniu na 200 subskrypcji. Mam nadzieję, że to będzie już niebawem. Prezenty czekają. No, przypomnijmy zasady. Musicie zaobserwować ten kanał Santitis, muzyczny mój kanał i mojego Instagrama. Wszystkie linki, jak zawsze, znajdziecie w opisie pod każdym w sumie filmem. No dobra, no to o rozdaniu przypomniałam. Vlogi z Wrocławia pokażę wam, myślę, że już jutro. Zależy, czy uda mi się je szybko zmontować. Oczywiście też chciałabym was zaprosić na muzykoterapię jutro o 21:00 w Radiu na Takt. Co drugi piątek leci moja audycja, a w niej są przeróżne tematy. No, także was bardzo serdecznie zapraszam na tą audycję. W tych audycjach poruszam różne tematy, tematu również tabu, także może dajcie znać w komentarzach, o czym chcielibyście posłuchać w takiej audycji. A ja chciałabym wam zaktualizować w ogóle to, co dokupiłam do mieszkania na tą naszą piękną wiosnę. W ogóle pokażę wam potem, jakie kadry udało mi się nakręcić. Piękne kwiaty, u nas wszystko już kwitnie. Dzisiaj wyjątkowo znowuż ciepło, tak trochę kwiecień, plecień poprzeplata. Trochę zimy, trochę lata, ale naprawdę, tak jak we Wrocławiu było prawie 30 stopni w niedzielę, tak tutaj w Niemczech też było cieplutko przez cały tydzień, co chodziłam do pracy. Jeden dzień był taki zimniejszy, a dzisiaj mamy znowuż, no tak w sumie słońce za chmurami, ale jest cieplutko, jest super. W końcu ta wiosna dotarła do nas i mam nadzieję, że już nic, że nie będzie takich chłodnych dni. Magnolie już przekwitają w sumie bez zakwitu. No naprawdę, u nas jest troszeczkę szybciej niż w Polsce, nie? Także piękne widoki mamy. Ja dokupiłam sobie do mojego coacha z żółtymi poduszkami taką podkładkę, była w rewe za euro. I muszę dokupić jeszcze sobie takie 4x100. Ach, w ogóle muszę te ozdoby świąteczne już pochować, zająców już nie ma. Jajeczka w sumie też nie. Fikus mi w ogóle puszcza, jest taki kochany. Puszcza nowe listki. Muszę go obetrzeć z kurzu, bo fikusy bardzo nie lubią kurzu. Moja mama zawsze mówi, że trzeba do nich rozmawiać, a ja moim fikusom śpiewam w sumie, śpiewam i też do nich gadam. Jak często się mnie mój mąż pyta, z kim ja gadam, no mówię, że z kwiatami. Dokupiłam taki, to jest papier, też w rewe po euro było w przecenie, taki papier na stół. A tu tam są rzeczy, co chcę wam pokazać. Więc prezentuje się spoko. No, kwiatki dokupiłam,
Tak, żeby wiosna była super. No nie wiem, tak wprawia mnie to w taki pozytywny nastrój, że po Dominikanie miałam taką lekką depresję, ale to było też, tak jak już wcześniej wspominałam, to było związane z takim przecukrzeniem, że to tak nazwę, za dużo cukru, za dużo alkoholu. No, a od wczoraj nie jem, nie piję cukru, robię detoks cukrowy i na pewno się lepiej poczuję. Nie będę jadła już węglowodanów, bo te węglowodany to są tak w sumie dla mnie puste kalorie. Po węglowodanach jestem bardzo głodna, a jak nie jem węglowodanów, to zazwyczaj jem dwa posiłki, więcej nie potrzebuję, nie marnuję czasu na gotowanie, bo to gotowanie tych posiłków i tak dalej, no czasami żyję trochę po studencku, więc no. Ale jak jestem głodna, jak nie jem węglowodanów, to jem właśnie coś takiego, też Wam pokażę. Tu mam przekąskę przygotowaną do pracy, orzeszek, salami, mozzarella, oliwki i takie salami. Kupiłam i powiem Wam, że jest zarąbiste, super smakuje, także przekąska przygotowana do pracy. No właśnie, dzisiaj jeszcze ostatni dzień do pracy. Jadę też na poprawkę makijażu permanentnego brwi, bo tak powiem Wam, że słabo mi złapało. No, także zobaczymy, wezmę ciemniejszy kolor, bo moja mama robiła i ma ciemniejszy kolor i lepiej to wyglądało, ja po prostu miałam źle dobrany kolor. No, a co chciałam Wam powiedzieć, w ogóle wczoraj wchodzę do mieszkania, pięknie pachniało, pranie pachniało mi w całym mieszkaniu, dzięki Dorota za tip, bo Dorota zrobiła taką polecajkę tego płynu do tkanin i powiem Wam, że jest super. Ale dodatkowo muszę Wam powiedzieć, że dodałam taki, jak to się po polsku nazywa, no taki usuwacz przykrych zapachów. Zarąbiste to jest. No i jeszcze ocet dałam. No i myślę, że to to. No, paznokcie to obcięłam. Wkurzały mnie już, muszę zrobić nowe. Tak chciałabym Wam polecić produkty, które ostatnio mi podpasowały. Oczywiście ja nie współpracuję z nikim, nie, także nie jest tak ten kanał mój rozwinięty na tyle, ale chciałabym Wam polecić tylko to, co mi tak podpasowało ostatnio. Miałam taki moment, że bardzo wypadały mi włosy. No i robiłam wszystko, żeby one tak trochę odrosły, żeby zgęstniały i powiem Wam, że zgęstniały, naprawdę zgęstniały, a używam w zasadzie tych dwóch produktów, szampon i taki eliksir z kofeiną w cierkę i no już dłuższy czas, no ponad miesiąc. I bardzo, bardzo mi to pomogło, bo mam strasznie dużo baby hairów. No, nie wiem, na wideo pewnie tego nie będzie widać, ale naprawdę zgęstniały mi te włosy, także... I jeszcze jedna rzecz do włosów. Przez przypadek ostatnio kupiłam odżywkę na szybko, bo nie chciało mi się jechać ekstra do DM-u, bo ja nie mam tutaj w pobliżu kosmetycznego, tylko mam Rewe i Aldi. I słuchajcie, kupiłam tą odżywkę z keratyną i powiem Wam, że te włosy są mega, mega gładkie. Nawet ich nie prostuję. Są miłe w dotyku, także podpasowała mi ta odżywka. Także ode mnie taka polecajka. Polecajka na tą odżywkę. Nie chcę pokazywać swoich brzydkich paznokci, na tą odżywkę i na te serum bardzo mi podpasowało, więc kupiłam jeszcze jedno, nie wiem czy to w ogóle to samo, ale zobaczymy, bardzo mi nawilżyło skórę, tu kupiłam takie serduszka
w Rewe po euro do teledysku. Będziemy robić teledysk niedługo, myślę, że za 2 tygodnie jakoś, jak trochę zejdzie mi ten cukier z twarzy i będzie się wydawała taka szczuplejsza, to no, to będziemy kręcić już. I tu chciałabym Wam pokazać, bo nie pokazałam na filmach z Dominikany, z mężem kupiliśmy perfumy. Te kosztowały 30 euro, jak się nie mylę. Na duty free kupiliśmy, na lotnisku. Zobaczcie w ogóle flakon, jest, jak ja to powiem, amazing! Jest śliczny flakon, taki fioletowy, a pachnie bardzo i bardzo, bardzo podobny do Muglera Eliena, tego fioletowego. I będę stosować tańszy jakiś taki, nie wiem, czy to zamiennik, czy co, nie wiem, czy to znana firma. Dajcie znać w komentarzach, bo ja jej nie znałam. Serwetki były po 45 centów w Waldiku. Ja używam takie zielone. A granatowe kupiłam mojej mamci, tak, żeby z pustymi rękoma do niej nie jechać. Zawsze lubię z czymś do niej pojechać. A serwetki to takie, no niby nie prezent, ale coś tam. I mam kilka innych rzeczy też dla niej. To co bym mogła jeszcze pokazać Wam? Oczywiście przyszła paczka z Shein, ale to zrobimy na osobny film. No, także kochani, tak podsumowując, ja uciekam do pracy, a jutro, bądź najpóźniej pojutrze, ale myślę, że jutro postaram się dla Was wrzucić te filmy z Wrocławia, z pracy w studio. Trochę udało mi się w studiu, trochę udało mi się nagrać. No, także będą niebawem i zapraszam na dzisiejszą muzykoterapię o 21:00, a jeżeli ta informacja była za późna, to zawsze są powtórki, czyli w sobotę, czyli również jutro w sobotę możecie o 22:00 posłuchać mojej muzykoterapii, mojej audycji w radiu i link znajdziecie w opisie. Oj, a jeszcze chciałabym dodać, że bardzo, bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy wspierają mój kanał. Bardzo Wam dziękuję, stale Was tutaj przybywa. Cieszę się bardzo. No, także co? Widzimy się jutro. Pa!